Studio Tajpej po raz drugi dzisiaj na antenie. Ryszard Zalski, jeszcze raz dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. I kontynuujemy naszą rozmowę z poranka wnet. Powiedział pan, że zajmuje się pan kryptowalutami, że to jest to miejsce, gdzie pan chce zarobić na przyszłość, czy zarabia pan pieniądze. Niedawno była informacja, że Chińczycy zakazali korzystania z kryptowalut. Jak to wpływa na rynek kryptowalut na świecie? To była trochę jakby dwuetapowa decyzja. Pierwsza to była taka, że kilka miesięcy temu zabroniono kopania, czyli tego mining, i wyproszono ich z Chin. I się przeniosła część lub do Kazachstanu, albo do USA. I to spowodowało spadek cen. A teraz po raz enty zbanowano kryptowaluty. Przy czym to zwróciłbym uwagę na taki detal, że kiedy firma Google była w Chinach, to wystarczył jeden ban, no i musieli się wynieść z Chin. Natomiast w przypadku na przykład Bitcoina jest tak, że no nie da się go zbanować, bo jego banują już chyba od 2013 roku, ponieważ jest zdecentralizowany, nie ma żadnej głównej siedziby, ani CEO, więc na taki ban niewiele zmienia, bo powtarza się co chwila. Kiedy pierwszy raz zbanowano Bitcoin, to chyba kosztował $1000, w tej chwili prawie 50, więc nie ma też takiego dla niego znaczenia. Mało tego, jest to raczej lepiej, bo ci minerzy, ci kopacze nie są już jakby pod władzami chińskimi, tylko wyprowadzili się za granicę. Więc jakby to przysłużyło się jego bezpieczeństwu czy też transparentności, a zyskały te kraje, do których się wyprowadzili, czyli w dużej mierze jest to Teksas w Stanach Zjednoczonych. To jest trochę język dla wtajemniczonych. Kopanie krypto, kopanie, kopacze. Kto to taki? Co się kopie w tych kryptowalutach? To się mówi po angielsku minerzy, czyli to są od takich, akurat no można kopać po domorosłemu, ale w tym wypadku są to no duże firmy, rzeczywiście ogromne w niektórych przypadkach, które no są to przedsięwzięcia liczone w wielu milionach dolarów, i oni ustawiają maszyny i potrzebują do tego ogromnej ilości prądu i tworzą jakby, kopią Bitcoin. Przy czym tutaj chciałbym zauważyć taką rzecz, że panuje ogólnie przekonanie, że Bitcoin jest niby taki marnotrawny i że zużywa tyle prądu. No tu trzeba rozróżnić zasadniczą kwestię, mianowicie owszem, zużywa dużo prądu, ale po pierwsze, co otrzymujemy w zamian, czyli pieniądz, który nie traci na wartości, a zyskuje. A dwa, że czym innym jest zużycie, czym innym emisje. Czyli jego emisja jakby nie jest tak zanieczyszczona, jak to się mówi, ponieważ bardzo dużą część tego prądu stanowią energie zielone, tak zwane. Także owszem, jest duże zużycie prądu, tylko po pierwsze on jest coraz bardziej zielony, bo to jest czy energia termalna lub też słońce i wiatr lub jest to w coraz mniejszej ilości taka brudna energia osiągana przez węgiel. Z różnych powodów. Po pierwsze, bo tak jest taniej, bo często minerzy czy też kopacze używają energię, która jest zbyteczna, która jest nikomu niepotrzebna. Podam przykład, że kiedy Bitcoin jest wręcz przyjazny środowisku, mianowicie kiedy wydobywa się ropę, powstaje metan i te tak zwany flare po angielsku. No i istnieje od pewnego czasu technologia, która spala, zużywa tą pochodnię i jest bezpośrednio przetwarzana na Bitcoin. To jest metan, który jest szkodliwy dla środowiska, a dzięki Bitcoinowi jemu nie szkodzi. To, i takich przykładów jest sporo. To czy szkodzi, czy nie szkodzi, to jest inna rozmowa, tylko na co jest zużywana ta energia? Po co jest potrzebna energia przy kopaniu tych Bitcoinów? No po to, żeby algorytm rozwiązywał różne skomplikowane zadania matematyczne. Tworzy się wtedy blok i powstaje w ten sposób Bitcoin. Ja nie chcę w tej chwili wchodzić za bardzo w detale, ale powiem może troszkę inaczej. Dlaczego to kopanie jest takie, uważam, wartościowe i dlaczego
przesadą jest mówienie, że to jest takie szkodliwe dla środowiska. No spójrzmy na to w ten sposób. Jeśli władze, rządy chcą stworzyć, powiedzmy, pieniądze, czyli powiedzmy, że jest to kopanie tych pieniędzy fiducjarnych, fiatowych, obecnych, no to siada sobie ktoś tam z banku centralnego, ktoś jeszcze, jakiś minister może finansów, i dodrukowują, czyli dopisują cyferki. Więc to jest jakby to kopanie pieniędzy, tych, które większość ludzi zna, którymi operujemy. Jest bardzo proste, bardzo bezproblemowe i można dokopać czy też stworzyć każdą ilość pieniędzy. I wydaje mi się, na przykład dobrze, to jak wygląda kopanie złota, no to jest to trochę bardziej skomplikowany, zanieczyszczony proces, ale pieniądz jest już trochę twardszy, no bo to już nie jest gotówka, tylko to jest złoto. I mamy Bitcoin, na którego potrzebna jest duża energia, którego jest ograniczona ilość, i wydaje mi się, że ta nagonka mediów na to, że on jest taki szkodliwy dla środowiska, wynika właśnie z tego, że nie wiem, czy rządy, czy że media czują zagrożenie z tego względu, że tutaj mamy produkt, który jest ograniczony, deflacyjny i który trudno jest stworzyć. I on nie podlega inflacji, tak jak te nasze pieniądze, którymi wszyscy operujemy. I to jest, uważam, zagrożenie dla tych obecnych instytucji czy dla banków. I dlatego jest taka nagonka na to jego zanieczyszczenie, bo tak naprawdę jest go trudno stworzyć w przeciwieństwie do obecnych pieniędzy. Ale na czym, ale to my bardziej tak. Fundamentalne mamy pytania. Na czym, tak. Na czym ta trudność polega? Co to za algorytm, który trzeba złamać, albo jakie to zadanie matematyczne, które trzeba rozwiązać? To nie chcę wchodzić w aż takie detale, ale to jest tak, że są te takie urządzenia, to znaczy te chipy, i one przetwarzają energię właśnie na rozwiązywanie tych zadań matematycznych. Ale co to za zadania? Wie pan, ja nie zajmuję się kopaniem, także dokładnie nie powiem panu, jakie to są zadania, ale jest tak, że ta grupa, powiedzmy, która pierwsza rozwiąże zadanie i stworzy blok, jakby jest wynagradzana, że otrzymuje ten Bitcoin. I tak naprawdę to jest taki wyścig właśnie, to jest konkurencja, to jest wolny rynek, bo każdy się stara, żeby jak najmniejszym kosztem rozwiązać to zadanie. Więc ta energia z definicji musi być jak najtańsza. I dlatego bitcoinerzy, czy też minerzy, czy też kopacze starają się jak najtańszą energię, wręcz zbędną, której nikt nie potrzebuje, bo ona jest najtańsza i może nawet nic nie kosztować. Bo ich czym taniej rozwiążą to zadanie, tym więcej dla nich zostaje. Także to tak oględnie mogę powiedzieć. Jak tak mówię, nie chcę za bardzo tu wchodzić w detale. No dobrze, ale efekt jest tak. Tak. Ale kto na świecie, jakie firmy, czy dużo tych firm to są firmy kopacze, czy to jest jedna firma, która kopie? Nie, to jest dużo firm, które na przykład ustawiają takie całe hale pełne tych urządzeń, na przykład w Teksasie, czy w Kazachstanie, przedtem były w Chinach, one na przykład są przy zaporach, bo zużywają energię wodną, albo na przykład w Islandii. Tam chyba jest kopane aż 1% wszystkich bitcoinów. No i ustawiają ten cały sprzęt. To są ogromne hale produkcyjne. Ale to są komputery? Co to za hale produkcyjne? Tam w środku są... To nie są komputery. Tak jak mówię, ja nie chcę wchodzić tu w detale, bo na tym aż tak się nie znam, ale faktem jest, że one muszą po prostu cały czas pracują, żeby rozwiązywać te zadania, czyli ten algorytm. I w momencie, kiedy go rozwiążą, to w wyniku tego jako nagrodę otrzymują Bitcoin. No i mogą wtedy go sobie zatrzymać na przykład, albo mogą go sprzedać, i to jest ich wynagrodzenie. I to ta cała operacja służy temu, żeby stworzyć ten Bitcoin. Ale to wtedy jeden Bitcoin się tworzy, czy się tworzy 100 Bitcoinów? Jak to jest? No jeden, potem drugi, trzeci, i oni mogą, powiedzmy, sobie te Bitcoiny zatrzymać dla siebie, a jak wzrosną ceny, to mogą sprzedać. To jest ich zysk, jakby to jest ich produkcja. I kiedy ceny są niższe, to mogą, powiedzmy, je sobie zatrzymać u siebie na serwerach, a potem jak będzie zwyżka ceny, to mogą go sprzedać. I dlatego na przykład teraz, kiedy zostali zbanowani w Chinach, to ceny tak spadły, bo wielu z tych minerów chińskich musiało wyprzedać się z Bitcoina, żeby mieć pieniądze na przeprowadzkę za granicę. I był to jeden z powodów, dla których te ceny spadły. Tam jeszcze były inne, powiedzmy,
to różne tweety Ilona Muska, ale to jest jakby, to jest ich produkcja, to jest jakby ich nagroda, którą otrzymują w zamian za tę pracę, którą wykonali. A te tweety Muska czego dotyczyły? No on na początku popierał Bitcoina, potem zaczął tweetować na temat jego niby szkodliwości dla środowiska, co jest związane też z tą jego produkcją samochodów, ponieważ on musi być taki no, bardzo prośrodowiskowy i z tego co wiem, to on ma sporo subsydiów i dofinansowania i dlatego musiał się wykazać taką troską o środowisko i tweetował trochę tak na niekorzyść Bitcoina, co wywołało sporo oburzenie, że uważano, że jest nielojalny i jakby kopie pod dołki pod tym środowiskiem, czego nikt się nie spodziewał. Czy pan może wie, jak duże jest środowisko tych bitcoinistów i tych kryptowaluciarzy? No, w tej chwili na świecie to trudno dokładnie policzyć, ale to jest chyba około 2% populacji świata. Trudno powiedzieć, bo są różne dane, na przykład w Stanach wychodzi na to, że jest kilkadziesiąt milionów ludzi, którzy niby mają Bitcoin, ale tak naprawdę słyszałem, że jest ich mniej. Także powiedzmy, że ogólnie jest to około 2% populacji świata w tej chwili. A proszę powiedzieć, na czym pana praca polega? Zajęcie pana jest jakie? No, ja na przykład śledzę rynek i patrzę, na czym ewentualnie można zyskać lub też nie. I staram się też znaleźć dobry moment, powiedzmy, na kupno czy też na sprzedaż. Poza tym to jest bardzo prężna dziedzina. To co chwila się coś dzieje, zmienia. Są nowe technologie, są nowe aplikacje, jest różne zastosowanie kryptowalut. Na przykład jest coś takiego, co się nazywa stablecoins. I w tej chwili już są używane, na przykład są powoli przyjmowane w bankowości. Na przykład w Stanach Zjednoczonych banki mogą się rozliczać między sobą, używając właśnie tych stablecoins. I one powoli coraz bardziej wkraczają w jakby sferę życia taką codzienną. I teraz na przykład w Bitcoinie został wprowadzony tak zwany Lightning Network, który pozwala na to, czym się tradycyjnie, co my może znamy z działalności takich firm jak Western Union, którzy pobierają za to, trwa to dłużej, pobierają za to ogromną marżę, a Lightning, to jest, padła nazwa Bitcoin, bo Bitcoin to z jednej strony to aktywo, o którym mówiłem, a z drugiej strony jest też ta sieć Bitcoina, jest ten Lightning Network, który jest oddzielną rzeczą, a pozwala na natychmiastowy przesył pieniędzy. I to są różne zastosowania kryptowalut, które zmieniają nasze życie i coraz bardziej będą w nie wkraczały. Czyli różne tego typu rzeczy, powiedzmy, śledzę i patrzę, jak to działa, próbuję różne, jak te różne aplikacje działają i na tym też spędzam czas. I jak się na tym zarabia? Najprościej tak naprawdę, to każdy może zrobić, to jest kupić, bo Bitcoin składa się ze 100 milionów satów, więc tak naprawdę można kupić niewielką jego część, powiedzmy równowartość kilkuset złotych. I jest coś takiego, jak się nazywa DCA, czyli Dollar Cost Averaging, czyli że można co miesiąc, powiedzmy wiele osób, niezależnie od kursu, kupuje z pensji swojej, odkłada, nie wiem, 100-500 zł, kupuje Bitcoin niezależnie od kursu. I wychodzi z badań różnych na to, że w ciągu roku czy dwóch lat tak naprawdę, niezależnie od wahań kursu, ta cena jest całkiem wyrównana i całkiem dobra. I w ciągu, nie wiem, dwóch lat można wykupić sobie w ten sposób na przykład 0,3 bitcoina, 0,4, połowę. No i wtedy się go trzyma. I ludzie się przejmują tym, że ceny rosną lub spadają. Ale tak naprawdę, jak powiedział Michael Saylor, czyli taka znana osoba w tym środowisku, jak ktoś kupił 15 lat temu akcje Amazona, czy Facebooka, czy powiedzmy Google, no to nieważne, czy w pewnym momencie one spadły, czy wzrosły, bo ogólna tendencja była wzrostowa. I tak samo jest z Bitcoinem, że może w ciągu tygodnia, czy nawet paru miesięcy spaść. Ale tak naprawdę od 10 lat non-stop rośnie. I ja podam taki ciekawy przykład. Powiedzmy, że cofniemy się 10 lat wstecz i w 2011 roku, powiedzmy, za $1 można było kupić kawę lub jednego Bitcoina. Teraz wróćmy do dzisiaj, czyli powiedzmy jest 2021 rok i co możemy kupić za $1? Prawdopodobnie może jedną kawę, a za jednego bitcoina dobry samochód. I
jestem pewien, że za kolejne 2-3 lata za jednego bitcoina będzie można kupić mieszkanie. I do tego cały czas zmierzam, że nie można mówić o jego szkodliwości dla środowiska, to bo jego szkodliwość wartość stale rośnie. Szkodliwość środowiska zostawmy tak, na boku. Ryszard Zalski, Studio Taipei, zadebiutowało na antenie Radia Wnet. Bardzo serdecznie za ten debiut dziękuję i usłyszymy się ponownie na pewno w przyszły poniedziałek. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Do usłyszenia, godzina 9:30 to kopaliśmy Bitcoin, za chwilę będziemy odkrywać skarby.